Spotykamy się w dobrych humorach. Wygraliśmy wybory do parlamentu. Ja osobiście też bardzo się cieszę, bo uzyskałem 17 338 głosów w naszym okręgu, co daje trzeci wynik w okręgu. Cała nasza lista 166 966 głosów. Wygraliśmy też tutaj wybory do Senatu. W powiecie tureckim uzyskałem 13 370 głosów. To wielki sukces, to wręcz pogrom, bo uzyskaliśmy tu w powiecie tureckim 56% głosów. Szanowni Państwo, nie byłoby to możliwe, gdyby nie przychylność wyborców z całego okręgu. Serdecznie chciałem podziękować wszystkim wyborcom, mieszkańcom powiatu tureckiego, wszystkich pozostałych powiatów, konińskiego, kolskiego, słupeckiego, wszystkich powiatów z okręgu numer 37 za to, że głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, za to, że głosowali na moją osobę, ale przede wszystkim za to, że głosowali za Polską, tak jak apelowałem przed wyborami. Ale nie byłoby to też możliwe, gdyby nie moi współpracownicy, działacze, gdyby nie samorządowcy na czele z panem starostą, radnymi powiatowymi, wielu innych działaczy, którzy tu są, ale także wielu dziś nie ma. Konferencję robimy dziś, bo jutro już będę pracował w Sejmie, musimy dokończyć posiedzenie Sejmu. Wszystkim serdecznie dziękuję, bo gdyby nie ten zgrany zespół, nic nie byłoby możliwe. Szanowni Państwo, pewnie wielu zastanawia się, jaka jest recepta na sukces, nie będę jej ukrywał, podam ją, jeśli ktoś by chciał, nawet z naszych oponentów z tego skorzystać, to bardzo proszę. Przez 4 lata bardzo, bardzo ciężka praca dla naszych wyborców, tysiące spotkań, słuchanie tych ludzi i rozwiązywanie ich problemów. To jest recepta na sukces, inaczej być nie może, inaczej nie da się po prostu tego zrobić. Ale nasza tutaj wspólna kampania wyborcza trwa już od dłuższego czasu, bo my stawiamy sobie ambitne cele i najpierw była kampania samorządowa, a postawiliśmy sobie cel, żeby przejąć władzę w powiecie i tak też się stało i osiągnęliśmy bardzo dobry wynik w powiecie i wszyscy w tej kampanii uczestniczyliśmy łącznie ze mną. Potem przyszło nam się zmagać w kampanii do Parlamentu Europejskiego. Trochę niespodziewanie, ale podjęliśmy to wyzwanie i też z dobrym bardzo wynikiem i na terenie naszego powiatu i na terenie całej Wielkopolski. No i ostatnia kampania do Sejmu Rzeczypospolitej. To już trwa dłużej niż rok, ale oprócz kampanii udało się przez ten czas wiele osiągnąć, bo pozyskaliśmy wiele środków i dla powiatu, i dla szpitala. Przekazane zostały środki z programów powszechnych dla mieszkańców naszych powiatów. To wszystko miało miejsce. Ja chciałbym bardzo podziękować wszystkim koleżankom, kolegom za pracę we wszystkich tych kampaniach, bo trzeba traktować je łącznie i tej samorządowej, i tej do Europarlamentu, i teraz do Sejmu Rzeczypospolitej. My to wszystko traktujemy łącznie. Każdą tę kampanię potraktowaliśmy poważnie i tak też działaliśmy i wtedy są sukcesy. Dziękuję wszystkim działaczom Prawa i Sprawiedliwości, tym, którzy tu są dzisiaj ze mną, tych, których nie ma, za szczególne zaangażowanie i dzięki temu mamy takie właśnie wyniki. Chciałbym też podziękować za to, że udało nam się te kampanie, wszystkie trzy, ale szczególnie tę sejmową, prowadzić taką metodą pozytywną. To była pozytywna kampania z mojej strony do Sejmu. Udało mi się
nie atakować, nie wchodzić w zaczepki, a przedstawiać wszystko to, co udało się zrobić dla naszych wyborców, czy to poprzez programy społeczne, czy poprzez programy takie jak Fundusz Dróg Samorządowych, czy też inne. Ta kampania była pozytywna i bardzo się z tego cieszę, mimo że były różne stosowane zaczepki, ale uniknęliśmy tego i to też jest wielka radość. Bardzo dziękuję za wszelkie pomysły współpracowników. Były one bardzo ciekawe, jeszcze chwilę, za chwilę o nich powiem, ale to w całej tej kampanii wyborczej też miało znaczenie. Ale rzecz najważniejsza, która miała miejsce w tej kampanii, wizyta premiera Mateusza Morawieckiego, która dodała nam ducha, dodała nam sił, spowodowała, że mieszkańcy powiatu tureckiego, ale okręgu 37 bardziej się zainteresowali naszymi działaniami. Z tego miejsca panu premierowi bardzo, bardzo dziękuję, a to jeszcze dobrze rokuje na przyszłość, bo poznał powiat turecki, był tutaj i myślę, że będzie to skutkowało pozytywnymi działaniami na przyszłość, a jesteśmy w tych dniach z panem starostą w spełnianiu jednej z obietnic wyborczych, bo mówiliśmy o 500 000 środków na urządzenia, które służą do sterylizacji sprzętu w szpitalu i to się właśnie w tych dniach dzieje. Jutro jestem w Sejmie, będę tę sprawę dopinał do końca, mimo że wybory minęły, to my chcemy to doprowadzić do końca. Warto też wspomnieć o wizycie wiceministra Budy i o tych wszystkich sprawach związanych z rozwojem, przedsiębiorczością i gospodarką, o których mówiliśmy na spotkaniu w Przykonie. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję wszystkim raz jeszcze i dziękuję za te bardzo, bardzo dobre pomysły, bo one może miały taki drobny wyraz, ale w przekazie medialnym były ważne, bo i strona facebookowa działała świetnie, chyba w opiniach wielu najlepiej ze wszystkich kandydatów. Tych wydarzeń było mnóstwo, czasami nie nadążaliśmy ich publikować. Nawet ta czwórka miała swoje znaczenie, która stoi obok mnie, bo była bardzo wyrazista. To też pomysł moich kolegów, ale były maskotki Rysia wręczane, były deski dla kół gospodyń wiejskich. Wiele się działo, a jak już w czwartek brakło nam pomysłów, to pani Jasia zaproponowała, że ona założy sobie stronę na Facebooku. W wieku 84 lat założyła sobie stronę na Facebooku po to, żeby nas promować tutaj, za co bardzo dziękuję. Tych wydarzeń takich spektakularnych, promocyjnych było bardzo dużo. Szanowni Państwo, kilka słów jeszcze o wynikach wyborów na terenie powiatu tureckiego. Uzyskaliśmy 56%, a nasi przeciwnicy 14% PSL. Gdzieś słyszałem, że PSL trzyma się mocno. No bardzo gratuluję takiej interpretacji, bo to jest chyba pogrom, bo wydaje mi się, że PSL i Platforma Obywatelska razem wzięci mają połowę tego, co Prawo i Sprawiedliwość na terenie powiatu tureckiego, bo Platforma ma 13%. Niesamowity wynik. Przeciwnicy po raz kolejny doznali tutaj wielkiej porażki. No ale to już jest werdykt wyborców. Ja się z niego tylko mogę cieszyć. Raz jeszcze dziękuję wszystkim wyborcom. Jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się bardzo. Jeszcze będziemy się cieszyć. Będę chciał się w szerszym gronie z działaczami spotkać i im podziękować i Państwa również na takie spotkanie zaprosić. Ale ta radość nie przysłania nam normalnej, codziennej pracy. Ja jutro jadę do Sejmu, bo mamy dokończenie ostatniego posiedzenia Sejmu.
pan starosta do roboty w starostwie, panowie kierownicy u siebie, bo jak powiedziałem w zeszłym tygodniu, kampania wyborcza zaczyna się dzień po wyborach, właśnie u nas się zaczęła, ale będzie ona się przejawiała nie jakimiś akcjami promocyjnymi, ale ciężką, codzienną pracą dla wszystkich wyborców okręgu 37, dla wszystkich mieszkańców naszej ojczyzny. Raz jeszcze dziękuję za tak wysokie poparcie. Będę się starał, aby najlepiej, jak tylko potrafię, pracować dla Państwa. Dziękuję bardzo.